Kłodzku zawsze bardzo ciężko się gra, także to jest specyficzny, trudny teren. Szczególnie, że zespół z Kłodzka od jakiegoś czasu prezentuje się naprawdę dobrze u siebie. My potrzebowaliśmy dzisiaj dwóch punktów, żeby zbliżyć się do drugiego miejsca przed fazą play-off. Na szczęście udało nam się zwyciężyć i z tego się bardzo cieszymy. Czy jakich zawodników trener by wyróżnił w swoim zespole? Ja się bardzo cieszę, że praktycznie wszyscy zapunktowali. Wszyscy dostali praktycznie swoje minuty dzisiaj. Raz to wyglądało lepiej, raz gorzej. Natomiast liczy się to, co jest po czterech kwartach. Wygraliśmy dzisiaj 81-70 i gratulacje dla moich zawodników za kolejne zwycięstwo w tym sezonie. A jakby trener skomentował konfrontację dwóch braci? Taka bratobójcza, można powiedzieć, walka. Oskar Sanny i... Stanfer Sanny, tak jest. To są bracia. Jeden urodził się w 94 roku, drugi w 96. Bardzo fajne są takie pojedynki, myślę przede wszystkim dla publiczności. No dzisiaj Stanford okazał się lepszy, bo jego zespół wygrał. Także, ale takie pojedynki na pewno są ciekawe dla publiczności. Bardzo, bardzo mocno trzymam kciuki za trenera Grigowicza, bo robi tę naprawdę bardzo dobrą robotę za chłopaków, bo większość jest z Wrocławia. Wiem, że dojeżdżają, zostawiają tutaj serce na parkiecie i życzę naprawdę temu klubowi, żeby utrzymał się w pierwszej lidze, bo na pewno będzie grał w fazie play-out. Przed zespołem jeszcze dwa spotkania. Z kim zagracie? Zagramy u siebie z KK Warszawa i jedziemy do Spójni w ostatniej kolejce. Chcemy w tych dwóch spotkaniach wypaść jak najlepiej, wygrać te dwa mecze i przygotować się dobrze do play-offów. I na dobrej pozycji być w play-offach. Tak? Oczywiście. No, cel jest takiego każdego zespołu, żeby być jak najwyżej przed fazą play-off. My walczymy cały czas o drugie miejsce i mam nadzieję, że uda nam się je utrzymać. I wskoczyć do Ekstraligi. To jest główny cel. Nie ma takiego celu, nie wiem, kto taki cel wymyślił. Na pewno nie ja, ani mój prezes. Walczymy po prostu w każdym meczu, zostawiamy serce i cieszymy się z tego, że możemy grać w koszykówkę i że w końcu przyszła wiosna. A jak wskoczycie do Ekstraligi, to będzie zaskoczenie dla trenera? To będziemy się bardzo z tego cieszyli. Zaskoczenie, ja wiem, nie odbieram tego na pewno w takich kategoriach.